Cześć, witam serdecznie. Tym razem prosto z kardio, potreningowo, żeby zmienić całkowicie temat, porozmawiamy sobie o śniadaniu. Ale co zrobić, żeby to śniadanie wchodziło jeszcze lepiej? Wiadomo, na redukcji to nie ma problemu, wchodzi wszystko szybko i gładziutko, ale co zrobić, jak jesteśmy też na masie albo nie jesteśmy niejadkami, żeby to śniadanie smakowało i weszło dosyć szybko i wszystko. Otóż tak, mówimy tutaj o śniadaniu, które składa się, każdy tą gramaturę ma inną, więc ogólnikowo powiem, chodzi tutaj o płatki owsiane, jajka, białka jaj, odżywka białkowa i owoc. Jak to pokręcić, jak to przekręcić, skręcić i nakręcić, żeby było całkiem z tych samych produktów inne śniadanie. Otóż, po pierwsze, tradycyjny placek, czyli wszystko możecie wrzucić, aczkolwiek nie musicie, do blendera, czyli płatki owsiane, białka jaj, jajka, w zależności czy macie jedno czy dwa jajka. Do tego możecie też wsypać odżywkę białkową, jeżeli ktoś był ten temat, obróbka termiczna czy też nietermiczna, więc możecie wsypać odżywkę białkową, a jeżeli jej nie wsypujecie, to za chwileczkę powiem, co zrobić. I teraz to wszystko blendujecie na patelnię, robicie placka, wyciągacie ten placek na to, tą odżywkę białkową, którą macie, nie wiem ile, 10, 15, 30 gramów, delikatnie tylko wody gdzieś w kubeczku sobie rozrabiacie, żeby taki gęsty sos wyszedł, smarujecie, wylewacie to na placek, do tego dodajecie owoc, pierwsze śniadanie, pyszne, gotowe. Jeżeli Wam to już się przejadło, kolejna propozycja. Otóż, płatki owsiane do miseczki, zalewacie wrzątkiem, bo one się pięknie tam naciągną. Białka jaj i jajka na patelnię, troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu, przyprawy jakie lubicie, smażycie osobno na talerzyk, taka jajeczniczka. Te płatki owsiane rozrabiacie, izolat białkowy czy tam odżywkę białkową, jaką macie rozpisaną, też w odrobinie wody rozrabiacie, wlewacie do owsianki, do tego dodajecie owoc. Zajadacie sobie owsiankę z odżywką białkową i z owocem, przegryzając jajeczka lub osobno możecie to zjeść. Fantastyczne śniadanie. Ta sama opcja, ale nie smażycie jajek, tylko gotujecie na twardo żółtka. Jeżeli rodzina wykorzysta, to można zrobić pastę jajeczną na chlebek, oni sobie pysznie zjedzą. Białka jaj osobno też solicie, rozdzielacie jajko, dwa jajka jak macie całe też. Pięknie sobie normalnie gotowane jajka wtedy jecie, przy okazji zjadacie owsiankę. To zobaczcie, już mamy trzy takie przepisy. Czwarty przepis, no to jest istna petarda. Minus jest taki, że wchodzi po prostu za szybko. Otóż do garneczka wsypujecie płatki owsiane, tą ilość, jaką macie zaplanowaną. Zalewacie to na oko odrobiną wody. Zaczynacie gotować do tego jajca. Te oczywiście surowe wszystko wrzucamy, jajeczka i taką ilość jaką macie, białka jaj, taką ilość jaką macie, to wszystko mieszacie na małym ogniu, razem wszystko gotujecie, taką owsiankę na tych białkach jaj, na tych jajkach, to się zrobi mięciutkie, to się zrobi jedna wielka papka. Jak to parę minut się to pogotuje, to sobie spróbuj, ogień, petarda, aż mi się nie chce gadać. Jak to wymieszacie wszystko, ściągniecie z ognia, wrzucacie do tego odżywkę białkową, oczywiście taka gramatura, jaką macie rozpisaną. Fajnie to się wszystko wymiesza, na to wrzucacie owoc w misce, no i macie taką owsianeczkę, że to jest po prostu cud miód. Zobaczcie, cztery przepisy, czy też pięć i można całkiem inaczej z tych samych produktów zjeść śniadanie, czyli od poniedziałku do piątku, czekajcie, placek, jajka usmażone tak, jajka gotowane, owsianka, chyba cztery. Wyszły przepisy. Także w taki sposób możecie zjeść śniadanie. I jeszcze jeden, taka uwaga, na potreningowy posiłek. Otóż jak po treningu macie, czy tam płatki ryżowe, czy tam macie ryż, macie z izolatem białkowym, też owoc, to można też sobie wykombinować, że do blendera, jak macie 100 gramów ryżu, to dodajecie 100 gramów tych wafli ryżowych, tego styropianu,
wrzucacie, rozłupujecie to wszystko. Oczywiście tego wyjdzie sporo, musicie to ładnie rozkruszyć. Do tego dolewacie wody lub białka, jaj, do tego dodajecie izolat. To wszystko razem blendujecie, miksujecie, jak to jest za gęste, to dolewacie wody. Macie taką papkę po treningu pyszną. Oczywiście węglowodany są, jest białko, zamiast ryżu są te wafle ryżowe, także też jest fajna opcja. Poza tym to jest też fajne, jak chodzicie do szkoły i nie chce wam się albo nie ma okazji, żeby tam gotować ryżu, to na pewno lepszą opcją jest tam przesmarowanie tym masłem orzechowym tych wafli ryżowych. Gdzieś tam na przerwie zawsze można wciągnąć. Tak to by wyglądało, tak możecie urozmaicić swoje śniadania. Może kiedyś przy okazji wlecimy do kuchni, pokażę wam, jak to robię, a tak na szybciutko taki właśnie vlog, żebyście już się nie męczyli z tym śniadaniem, a mieli nowy pomysł na śniadanko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jakim? Wciskajcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco. Dalej subskrybujcie kanał. Do zobaczenia, cześć. A ja jadę dalej. Jeszcze daleka droga przede mną.